Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 8 i muszę Wam powiedzieć, że ciężko mi się wstawało, bo wczoraj miałam live'a i jak pewnie zauważyliście, na kanale zaczęły pojawiać się live'y z gier. A dlaczego taki pomysł? Powiem Wam szczerze, że nawet mnie już znudziły, tylko w kółko pogadanki. Uwielbiam z Wami rozmawiać i nie myślcie sobie, że teraz nie chcę z Wami rozmawiać i po prostu będę tylko i wyłącznie grać. Ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy ja tylko i wyłącznie czytam czat i odpowiadam na Wasze pytania, czasami jest tak, że przez 15-20 minut nie ma konkretnych pytań, to po prostu siedzę, wiecie, i się trochę znudzam wieczorem. A w momencie, kiedy sobie gram na przykład w Simsy, tak jak na ostatnich dwóch live'ach, mój mózg cały czas pracuje i nie chce mi się spać. Dodatkowo też myślę, że dla osób, które nie mają pomysłu na pytania, ten live jest ciekawszy, bo coś się dzieje na ekranie, coś możemy zrobić. Będę też na live'ach realizować pomysły na serię z Simsami. Wczoraj posunął się mi pomysł romansowania z wampirem i chociaż było ciężko, udało nam się i ten live wyszedł fajnie. Dlatego bardzo się cieszę z tej zmiany, ale chyba trochę popłynęłam. Nie chciałam teraz dużo o live'a. I po zakończeniu live'a, chyba live się skończył około w pół do godziny 11, ja siedziałam jeszcze trochę przy kompie, bo robiłam swój pseudo bullet journal. I tutaj podkreślam, ja nie mam typowego bullet journalu, ale zrobiłam notes na bazie bullet journalu. I chcę go skończyć jak najszybciej, bo chcę Wam nagrać film o mojej nowej organizacji czasu i ogólnie organizacji wszystkich spraw, życia, wiecie, ogarnianiem wszechświata. Dlatego chcę go skończyć jak najszybciej, żeby móc go Wam pokazać, bo niestety te wszystkie choroby trochę mi pokrzyżowały szyki. Wiem, że ostatnio na kanale filmów jest mało, ale to się wzięło z tego, że po prostu miał być wreszcie u mnie spokój, stagnacja, taka rutyna, ale oczywiście jak zawsze jest chaos i teraz mam pytanie do Was. Powiedzcie mi proszę, czy ten chaos wreszcie minie, czy ja zawsze będę żyła w chaosie, bo już troszeczkę mnie to męczy. Jest teraz około godziny 9:30, jak widzicie ja jestem już zebrana, ogarnięta. Ogólnie założyłam wisiorek, który dawno nie nosiłam, jest to wisiorek z Avonu i to jest z akcji przeciwko rakowi piersi. I bardzo mi się podoba i chyba pasuje do tego kolka. I do tego kolczyki od Ani, z jednej z widzek. Dlatego podoba mi się, jak to wszystko wygląda ze sobą. I ogólnie miałam ostatnio albo zapalenie ucha, a kiedy wyleczyłam zapalenie ucha, to dostałam wirusa na gardło, więc mam nadzieję, że wreszcie moja odporność troszeczkę się podbuduje. Biorę suplementy, do tego jeszcze jem tonę warzyw ostatnio, więc mam nadzieję, że wreszcie wyjdę z tych chorób. Za chwilę wychodzę, dlatego też jestem ogarnięta. Idę pozałatwiać pewne sprawy urzędowe, a kiedy wrócę, po prostu nagram do Was wreszcie film stacjonarny. I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mam dzisiaj taką chwilę, żeby coś dla Was nagrywać. Ogólnie mam ambitne plany na dzień i nie wiem, jak mi to wszystko wyjdzie, bo chciałabym dzisiaj też posprzątać w komodach, bo muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy rozpakowujecie kartony po remoncie, no to mniej więcej układacie, co chcecie w jakiej komodzie, ale muszę też troszeczkę to teraz pokładać, bo nie wszystkie rozwiązania mi się sprawdziły. Niektóre rzeczy nie muszę mieć takiego dostępu, wiecie, żebym tylko ja sięgnęła, a niektóre rzeczy, które są dość nisko, ciężko mi się po nie sięga i muszę trochę pozamieniać komodę. Więc troszkę roboty mam. I mam nadzieję, że ten dzień spędzicie ze mną naprawdę miło. Dodatkowo pokażę Wam przesyłki później, jak już wrócę, bo teraz mam dużo czasu. Ostatnio dostałam list i kartki oraz paczkę, w sumie dwie przesyłki od dwóch widzek, za które bardzo już w tym momencie dziękuję. I chyba coś jeszcze miałam. Aha, kupiłam dwie fajne książki też na temat organizacji czasu, później Wam je pokażę. Więc myślę, że dzisiaj będzie się trochę działo. I myślę, że też opowiem Wam historię pewnego kalendarza adwentowego, bo po prostu to pokazuje, jak czasami wygląda moje życie i powiem Wam, jak wczoraj guzik został strulowany przez panią weterynarz. Tak więc myślę, że dzisiaj będzie się w tym vlogu trochę działo, ale teraz nie będę już nic więcej mówić, ponieważ muszę pakować aparat. Myślę, że pójdziecie ze mną na miasto. I muszę wychodzić, dlatego odezwę się później.
Udało mi się załatwić jedną sprawę i muszę wam powiedzieć, że chodzenie do urzędów o godzinie 10 rano jest naprawdę świetną opcją. Żadnej kolejki, żadnych ludzi, żadnych petentów. Udało mi się wszystko załatwić. Co prawda pewnie jeszcze będę musiała raz podejść, ale to już w przyszłym tygodniu, jak zdążycie. Oczywiście uwielbiam to, z jaką sprawą ja zazwyczaj chodzę, bo okazuje się, że jest to dość niestandardowa sprawa, jak to całe moje życie chyba już. I wszyscy po prostu muszą się najpierw czytywać w miliardy papierów, żeby wiedzieć, o co chodzi. Idę teraz załatwić wlepki, bo skończyły się wlepki, dlatego nie mogę wam odpisywać listu. Ale mam nadzieję, że mi szybko je wydrukują. Jest nowy model wlepek. Jak tylko wydrukują, to wam pokażę. Zrobił je Krzysiek, mój moderator, i jestem mu bardzo wdzięczna. Wlepki się bardzo moderatorom spodobały, dlatego właśnie idę je zamówić. Kolejna sprawa pozytywnie załatwiona. Mam już zamówiony nowy wzór wlepek. Będą w poniedziałek po obiedzie, więc bardzo się cieszę. Będę mogła wreszcie podpisywać na zaległe listy do was i przy okazji wysyłać nowy wzór wlepek. Cieszę się, bo one teraz pasują do nowej szaty graficznej kanału i tak wszystko jest piękne, spójne. Krzysiek naprawdę się spisał. Powiem wam, że przeżyłam troszkę taki moment grozy, bo poszłam tam, gdzie zawsze była nasza agencja reklamowa w Rydzie i się okazało, że po prostu nie ma tam szyldu, nic nie ma. Myślałam, że ją zamknęli, ale okazało się, że tylko przynieśli na drugą stronę ulicy, więc super, bo tam jest naprawdę profesjonalna obsługa, wszystko fachowo, mogę zlecić też odbiór innej osobie, więc nie muszę już sama odbierać. Wiecie, wszystko na fakturkę, elegancko, więc jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że te nowe wlepki się wam spodobają. Niedawno wróciłam do domu, jest godzina 12:30. Muszę wam powiedzieć, że co prawda pogoda jest dzisiaj ładna, bo jest w miarę słonecznie, też teraz powolutku zaczyna się coś chmurzyć, ale mimo wszystko nie pada, nie wieje, jest lekko mroźnie, ale jeszcze przyjemnie. Jak się człowiek dość grubo bierze, to naprawdę można zrobić sobie miły spacer. Jak widzieliście, udało mi się zrobić wszystkie, załatwić wszystkie sprawy pozytywnie i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że teraz już do końca tygodnia będę miała z załatwieniem różnych rzeczy spokój. Pewnie w przyszłym tygodniu również będę musiała coś jeszcze donieść, ale zobaczymy. Uwielbiam, wiecie co, te wszystkie dokumentacje, składanie wniosków, no po prostu wszystko, co jest związane z papierologią w naszym kraju, bo to trwa i trwa i trzeba chodzić, donosić, kombinować, drukować, podpisywać. Sami pewnie wiecie, jak to wygląda polska rzeczywistość. I jak przyszłam do domu, to wypiłam ciepłej herbaty, bo jednak troszkę zmazłam. Zjadłam sobie pączkę i teraz już się ogarnęłam. Widzicie, mam pomadkę na ustach. I zaraz zabieram się do nagrywania haulu z produktami, nowościami kosmetycznymi u mnie, taki haul zbiorczy. Muszę wam powiedzieć, że lubię taki film oglądać, lubię je montować, ale nie lubię ich nagrywać, bo niestety jestem dość nieporadna i ciężko mi sobie zorganizować tak, żeby mi się dobrze to nagrywało. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie mi naprawdę pozytywnie. Tego ja się zabieram do roboty i odezwę się później. Nie każcie mi już dzisiaj nic nagrywać, proszę was, nie każcie mi. Ale teraz tak na serio. Jest godzina 15 i za oknem powoli robi się ciemno, a ja dopiero co skończyłam nagrywać dla was haul zakupowy. Zajęło mi to prawie 2 godziny. Myślałam, że po prostu coś mnie trafi, wyjdę z siebie, stanę obok, zacznę chodzić, whatever, ale po prostu już nie mogłam wytrzymać. Cały czas coś szło nie tak. A to z braku miejsca na karcie, a to z braku prądu w baterii, musiałam wymienić baterię, a to światło było nie takie, a to nagle akurat stwierdziłam, że zacznę robić pasy, bo włączyłam tą tablicę świecącą z literkami i przez cały film było ok, a na koniec filmu nagle okazało się, że są pasy. Już nie miałam siły tego poprawiać. A dodatkowo położyłam sobie wszystkie produkty do siatki, żeby było mi wygodniej. Siatka mi pękła, zaczęły mi te produkty spadać. Nie pytajcie, co tam się działo w czasie tego nagrywania, to było jakieś apogeum. Chyba 5 razy włączyłam aparat, a jeszcze oczywiście w międzyczasie miałam 2 telefony. No po prostu... Tak, wiem, że zaraz ktoś mi powie, że o, co to jest za proste nagrywanie, ale ciężkie jest żyć YouTuber, odpowiem wam tylko tyle. I jakoś ostatnio
Staram się wreszcie zaprowadzić ład w moim życiu i powiem Wam, że idzie mi to naprawdę źle. Chciałam to zrobić od 1 listopada. No, stwierdziłam, że okej, ten 1 listopada to jest dzień wolny, to będzie akurat, żeby sobie przysiąść, wiecie, nad kalendarzem, nad notatkami. I powiem Wam, że zanim się zorientowałam, to był 2, a potem był 13 i ja się zapytałam, gdzie są moje 2 tygodnie. W sumie tak ostatnio wyglądało moje życie. O, teraz jeszcze ktoś przyszedł, poczekajcie, cięcie. Wielkiego nieogarnięcia ciąg dalszy. Okazało się, że to kominiarz roznoszący kalendarzy i broloczki. Nie pytajcie. Ale wracając do tematu, po prostu 2 tygodnie uciekły mi nie wiadomo gdzie. Ja nawet nie wiem, co ja w nich robiłam. Miałam przysiąść, wiecie, skończyć ten notes z szablonem mojego notesu do bullet journalu i nie tknęłam go przez 2 tygodnie. Prawda jest taka, że chodziłam na badania i niedługo myślę, że nagram Wam film taki troszkę większy, bo u mnie w życiu teraz zachodzą duże zmiany i po prostu nagram Wam film, jakie są to zmiany. Myślę, że też duży wpływ na moje nieogarnięcie ostatnie było też to, że dostałam nieciekawe wyniki pewnych badań, ale no, może i tak. Nie martwcie się, nie umieram, ale muszę o pewne aspekty zdrowotne w moim życiu zadbać. I tutaj z gruźliwych i takich osoby, które lubią wbijać szpilę, teraz mówię, że po prostu to nie ma nic związku z dietą. I poczekajcie, kolejny dzwonek do drzwi. Ja nie wiem, co się dzisiaj u mnie dzieje. Wracam do Was po 2 cięciu. Normalnie cały czas ktoś coś chce od nas. Nie pytajcie. I stwierdziłam, że muszę po prostu przysiąść nad moją organizacją czasu, bo skoro chcę wreszcie w miarę ustatkować swoje życie, wiecie, ogarnąć się, żeby nie było takim chaosem. Jeszcze widzicie, chyba w tym domu nie da się nie żyć chaosem, ale okej. To muszę po prostu przeanalizować swoje sposoby na organizację, bo muszę Wam powiedzieć, że przed tym, jak rozpoczęłam pracę, byłam osobą bardzo zorganizowaną. Potem coraz gorzej z tą organizacją było coraz mniej czasu. A od maja, kiedy zaczął się remont, to po prostu siedzę cały czas w wielkim chaosie i mam wrażenie, że ten chaos już nigdy się nie skończy. Dlatego też, jak zobaczyłam pewne nowości w książkach na Empiku, od razu je kupiłam z miejsca, mówię, może coś mi to pomoże. I tak jak Wam mówiłam, o powoli interesuję się bullet journalem, ale może powiem Wam tak, ja ogólnie jestem wielką miłośniczką kalendarzy od lat, zwolenniczką, uwielbiam kalendarze i jak na razie nie mam zamiaru porzucać kalendarzy, ponieważ kalendarze mi się najlepiej sprawdzają. Ja nie mam zdolności manualnych i wiecie, ja tą rękę nie mam też do końca takiej super sprawnej. Ja mam na przykład problemy z narysowaniem za pomocą linijki prostej kreski i to jest dla mnie naprawdę wielki, wielki problem. Dlatego nie wiem, czy taki, wiecie, sam otworzony typowy bullet journal, gdzie mamy, wiecie, plany miesięczne, tygodniowe, mi się sprawdzi, bo musiałabym chyba na miesięcznym po prostu drukować jakąś tabelkę, a tygodniowe jakoś robić to bez kresek albo jak. Jakoś tak, ale nie wiem, czy chcę to próbować. Wiem, że chcę coś zaczerpnąć z tego bullet journalu, dlatego też zaczęłam robić swój notes z listami, ale o tym Wam powiem później, wrzucone w filmie, też z jakimiś informacjami, ale zakupiłam książki. Pierwszą z nich to jest ten Twój rok z bullet bookiem. Słyszałam, że tutaj są naprawdę świetne opcje na listy, na organizację, na to jak prowadzić swój bullet journal. Być może ta książka mnie przekona i już na przykład w połowie roku porzucę mój kalendarz i przerzucę się na bullet journal. Ale kupiłam też drugą książkę, która się jak się potem okazała, bo ja kupowałam online, więc nie miałam wyglądu do tego, jak ona wygląda. To jest Bullet Book, bądź pięknie zorganizowana, jak widzicie, przepiękna okładka. I się okazało, że to jest taki trochę bullet journal wersji takiej początkowej na cały rok, więc być może będę tutaj prowadzić swój Bullet Book i zobaczymy, bo tak. Na pewno nie zrezygnuję z kalendarza, bo powiem Wam szczerze, że bez kalendarza zginę. To już Wam mogę powiedzieć na dzień dobry. Ale coraz częściej zauważyłam, że mam problem takich kalendarzy, nawet tych z madami, które mi się świetnie sprawdzają, że brakuje mi miejsca na takie notatki typowe listy zadań. Albo ja po prostu źle wykorzystuję te kalendarze, jeszcze spróbuję to po nowym roku przy nowym kalendarzu przeanalizować, jak korzystam z nich i po prostu jeszcze bardziej do siebie zaadaptować. Albo po prostu nie ma tam wystarczająco miejsca dla mnie takiego, jak potrzebuję. Dlatego postanowiłam, że w nowego roku, ja wiem, że bullet journal można zacząć w dowolnym momencie, ale tutaj przed vlogmasem nie ma sensu robienia czegoś nowego, bo ja wiem, że i tak będę montować dla Was vlogmasy kosztem snu, więc
to nie ma sensu. Od nowego roku będę prowadzić nowy kalendarz, który kupiłam z Mandany, czyli z Happy Planet. Ale w międzyczasie będę równolegle też prowadzić ten bullet book i ćwiczyć właśnie bullet journale. Jestem ciekawa, być może się przerzucę, zobaczymy. Więc to będzie taka ciekawa inicjatywa na nowy rok. Mam nadzieję, że to mi się naprawdę pozwoli lepiej zorganizować, bo w tej chwili, gdyby nie osoby wokół mnie, które troszeczkę pomagają mi właśnie pewnych terminów, tutaj wielki ukłon do Ali, po prostu Ala często mnie pilnuje z różnymi rzeczami, to większość rzeczy bym chyba zawaliła, bo po prostu brakuje mi głowy, brakuje mi czasami nawet pomysłu, jak to wszystko ogarnąć, rozdzielić i tak dalej. Dlatego też mam nadzieję, że te książki mi pomogą i że wrócę do swojej formy w organizowaniu czasu i będę miała też więcej czasu dla siebie. Bo właśnie teraz narzekam na to, że co prawda z robotą się wyrabiam, ale co z tego, jak nie mam czasu na odpoczynek, kiedy mam czas na spotkania ze znajomymi. Z koleżankami spotkałam się chyba po 3 miesiącach, dopiero w zeszłą sobotę, więc to jest jakaś porażka, uwierzcie mi. I chcę to zmienić. Naprawdę szukuję wielkie zmiany w moim życiu po raz kolejny. Uwielbiam chyba zmiany w moim życiu. One też dają takiego motoru dla nas. Chyba trochę się rozgadałam. Ja teraz siadam do montowania filmu. I jeżeli, nie wiem jak to będzie, czy zmontuję go do końca, jak będzie się renderować, to pójdę zjeść obiad, czy przerwę i pójdę zjeść obiad, bo jestem głodna, szczerze mówiąc, więc zobaczymy, jak to się ułoży. A jeżeli macie te książki, to mi napiszcie, co o nich sądzicie. Jeżeli prowadzicie kalendarz, też możecie mi napisać. Bullet journal, jeżeli prowadzicie, możecie mi napisać. Na pewno nie mam czasu na, wiecie, takie piękne bullet journale z rysunkami i tak dalej, ale taki zwykły, prosty, minimalistyczny. Nie wiem, zobaczę. Na razie mam taki z listami, który wam właśnie pokażę, bo chcę właśnie nagrać teraz, nie wiem, końcówka listopada, początek grudnia, jak wygląda w tej chwili moja organizacja i na koniec przyszłego roku, żebyście zobaczyli po prostu tą różnicę i później powiem, czy mi się to sprawdziło, czy też nie. Oraz w międzyczasie będę was informowała, jak mi idą postępy z tymi książkami i też z nową organizacją w ciągu roku tego planowania. Więc jestem ciekawa, jak to wszystko się ułoży. Niestety moja silna wola została złamana i pierwsze zjadłam obiad, bo w momencie, kiedy zgrywały się pliki z aparatu, byłam tak głodna, że stwierdziłam, ok, najpierw zjem, a później dopiero będę montować film. I muszę wam powiedzieć, że zmienił mi się plan obiadowy, bo wczoraj na live cieszyłam się, że będzie moje ulubione danie, ale okazało się, że moja babcia dzisiaj podrzuciła bigos, który zrobiła i stwierdziła, że a w sumie to macie obiad na dzisiaj i takie okej. Z jednej strony było mi przykro, bo jak wiecie, makaron z parówkami uwielbiam i bardzo się cieszyłam, że dzisiaj zjem, ale z drugiej strony jedzenie od babci to wiecie, zawsze jest najlepsze na świecie i myślę, że chyba każdy to powie i to jest czasami takie fajne, że wiecie, dzieckowie zrobią jakąś taką super niespodziankę, o tu macie jakieś ciasto albo macie jakiś tam obiad, to jest naprawdę ekstra, dlatego dzisiaj miałam nawet przepyszny bigos. Ale przyniosłam tutaj aparat, żeby po obiedzie wam coś pokazać, póki jestem w kuchni, bo ostatnio dostałam dwie przesyłki i może zacznę po kolei, jakie dostałam. Pierwsza to była koperta od Eweliny i w ogóle dziękuję ci, Ewelina, za fantastyczny list, to było naprawdę bardzo miłe. I dostałam od Eweliny zestaw kartek z różnych części świata i zaraz wam je pokażę. Okej, okay. Pierwsza mi się wyjęła kartka z Kenii. Zobaczcie sami, dobrze wam daje tak. Przepiękna kartka z Kenii. Niestety kartki delikatnie się pogięły w transporcie, ale to niczemu nie szkodzi. To jest, oczywiście kartka mi spadła, to jest kartka z Meksyku i jestem niezmiernie szczęśliwa, że ją dostałam i zadowolona, bo po prostu Mexico to jest Mexico, wybaczcie, ale moja miłość zawsze będzie miłością do Meksyku. I zaraz wam pokażę, bo tu jeszcze była jedna kartka, nie chcę wam pokazać listu, tak. I to jest kartka, zaraz wam powiem skąd, z Tajlandii. Uwielbiam kartki pocztowe z całego świata i zawsze jak gdzieś jadę, to przywożę sobie kartkę pocztową. O, jeszcze jest jedna i to jest mur chiński. Dodatkowo dostałam też magnes, poczekajcie, muszę go wyciągnąć. Ta koperta jest dość duża. Ok, jest i magnes. I to jest również magnes z wielkim murem chińskim. Bardzo dziękuję ci, Ewelina, za te pocztówki, które naprawdę sprawiły mi ogromną radość.
ale przede wszystkim za list, w którym napisałeś tak miłe i ciepłe słowa. Ja Ci na pewno odpowiem na ten list, pewnie po poniedziałku, kiedy dostanę wlepki. Chciałabym Ci podziękować w kilku słowach. Mam nadzieję, że Ciebie mój list ucieszy i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za przesyłkę. Druga natomiast przesyłka to jest przesyłka od Patrycji. Patrycję na pewno kojarzycie z live'ów, bo jest ostatnio stałą bywalczynią. I Patrycja ogólnie mieszka, jeżeli dobrze zrozumiałam, w Niemczech na stałe, ale była w Polsce i stwierdziła, że wyśle mi kilka produktów z Balei, bo wie, że lubię tą markę. I powiem Wam, że byłam zdziwiona, kiedy w kopercie znalazłam tylko właśnie produkty bez żadnego listu, ale bardzo się ucieszyłam, bo zaraz Wam pokażę, co dostałam. To jest tak. Pierwsze to jest krem pod oczy Aqua, czyli nawilżający z rolonem. Patrycja mówi, że go używa i po prostu jest z nim zachwycona, więc z ogromną przyjemnością go przetestuję. Druga to jest maseczka w płachcie, którą już testowałam. Jest świetna z Balei, więc naprawdę przyda się. Wielkie dzięki. Tutaj mam... dostałam jeszcze jakąś próbkę. To jest, jeżeli dobrze zrozumiałam, niebieski żel pod prysznic. Się przyda na jakiś wyjazd. No i teraz przechodzimy do samych hitów. Hit numer jeden to są, pudełko się trochę rozleciało w tym spocie, ale się nie przyjmujemy. Płatki pod oczy Q10, to są moje ukochane płatki z Balei, ja je uwielbiam, są po prostu rewelacyjne. I gdyby nie to, że taka dostępność jest ciężka dla mnie, to bym chyba używała co drugi dzień, bo po prostu sprawdzają się świetnie. Tutaj są również chusteczki do oczyszczania twarzy z Balei. Ja co prawda nie oczyszczam twarzy z takimi chusteczkami, ani nie zmywam makijażu, ale chusteczki nawilżone zawsze się przydadzą, na przykład podczas makijażu. I teraz pokażę Wam hit. To jest dosłownie hit. Krem do rąk z Balei. Pamiętacie, co to jest takiego niesamowitego? Ale to jest pył, różkowy pył. Ja już mówiłam o tym kremie na live. On pachnie obłędnie. On pachnie albo jak cukierki pudrowe, albo jak cukierki truskawkowo-jogurtowe. Nie wiem, czy kojarzycie. I dodatkowo szut super szybko się wchłania. Jest z glicerną, bo to czuć, ale ja lubię akurat kremę z glicerną. I co najważniejsze, on ma naprawdę różkowy pył, to znaczy ma w sobie takie złote drobinki. I ja to dostrzegłam dopiero przypadkiem, bo to było tak, że położyłam sobie tutaj w kuchni te rzeczy i czekałam na nagranie. No i któregoś wieczora przed snem miałam tak suche ręce, a zdecydowałam się, że po prostu nie będę korzystać z tych produktów, zanim Wam ich nie pokażę. Ale mówię, dobra, krem do twarzy, przecież wycisnę trochę, to bez przesady. I po prostu posmarowałam ręce, oprócz, że mnie zabił zapach, który pachnie mnie przez całą noc w łóżku. To jeszcze dodatkowo zobaczyłam pod światło, że mam brukat na rękach i ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest głupie, tandetne i tak dalej. Ale mi się ten efekt tak strasznie podoba, że po prostu zakochałam się w tym kremie. Ląduję w mojej torebce na bank. I dostałam jeszcze cukierki, Raffaello. I to jest właśnie jeden przykład w marketingu, bo ja nie znoszę kokosa, ale Raffaello uwielbiam. Powiedzcie mi, jak to jest zrobione, bo ja sama nie wiem. A takie przesyłki ostatnio otrzymałam. Wielkie dzięki, Patrycja. Naprawdę tymi kilkoma rzeczami sprawiłaś mi ogromną przyjemność. Jestem Ci niezmiernie wdzięczna, w szczególności za krem i za płatki pod oczy i krem do rąk, krem pod oczy i te płatki. Po prostu to jest bomba. I już wiem od Patrycji, że w Niemczech jest cała seria z tej wróżkowej. I chyba będę szukać w internecie sobie zamówię, żeby to przyszedł, bo po prostu jest przegenialny, dosłownie genialny. I wow, wielkie, wielkie wow. Jeszcze raz też wielkie, wielkie dzięki. Nie uwierzycie, co się stało. Jest przed 18. Wszystkie kadry wyglądają, jakbym większość vloga nagrywała nocą. Kocham uroki zimy. Okazało się, że film, który nagrywałam przez ponad 2 godziny z tak wielkimi problemami, nie wyszedł. Nie pytajcie. Nie musicie chyba pytać, jak wściekła jestem i jak no po prostu zła, bo myślałam, że dzisiaj będzie nowy film. Całe szczęście, że nagrywam dzisiaj tego vloga, więc jutro po prostu wrzucę vloga, a haul nagram jutro i wrzucę w niedzielę. W sobotę zrobimy live'a i jakoś to będzie, tak? Ale sam fakt i ja wiem, że ktoś powie, o jejku, problemy trzeciego świata, bo jej film nie wyszedł. Nie na tym rzecz polega, tylko wiecie co, ja naprawdę się napracowałam przy tym filmie. Cały czas walczyłam, a to z miejscem, brakiem miejsca na karcie, a to z baterią, a to ze światłem, a to z tym, że właśnie ten włączony, ta tablica włączona lodowa mi zakłócała obraz i
w momencie, kiedy jeszcze później mi ta siatka pękła z rzeczami i cieszyłam się, że udało mi się dotrwać do końca tego filmu. Niestety, jak rzuciłam pliki na komputer i zaczęłam je montować, to okazało się, że nie ma w ogóle ostrości, bo zazwyczaj pokusowała się tablica, nie wiem dlaczego, chociaż mam włączone rozpoznawanie twarzy, to nie łapała mojej twarzy, ale łapała tablicę. A bardzo często też ta tablica była przyjaskrawiona, bo światło się zmieniało, więc tablicy nie było widać, a ja byłam rozmazana. Super, po prostu rewelacyjne nagrywanie. A najgorsze jest to, że tego na poglądzie nie było widać, żebym mogła to jakoś poprawić. I jestem wściekła, bo ponad godzinę próbowałam coś ocalić z tego filmu. Wiecie, na zasadzie tego, że na przykład coś poprawdzę, jak kontrastem, jasnością, whatever, żeby po prostu mi się udało ten film jako tako zmontować. Jeszcze początek nie był taki zły, mówię, dobra, przejdzie. Jak będzie lekko rozmyta, to okej, okay, muszę wziąć z skrobulami, to jestem niewyraźna. Ale potem to po prostu im dalej w las, tym gorzej. Po drugie, to jak ten film był podziobany, bo mi ta bateria podała, karta i tak dalej, to przychodziło ludzkie pieniądze, stwierdziłam, że to jest bez sensu. Też bez sensu jest to, że ja trochę jestem zbyt dumnym człowiekiem. Tak, jestem zbyt dumnym człowiekiem, bo zamiast poprosić o pomoc, moja mama miała dzisiaj czas, kiedy nagrywałam, i poprosić ją, żeby siedziała gdzieś tam poza kadrem i po prostu te rzeczy podawała i nagrałabym to w pół godziny, to nie, ja jestem oczywiście ambitna, ja zrobię wszystko sama, nie? I widzicie, jak to się dzieje, że zrobię wszystko sama. Trochę się wkurzyłam, bo niestety nie będę mogła mieć tej tablicy włączonej do filmu, bo nie mogę ustawić ostrości, ale okej, połączona też wygląda nawet spoko, więc jutro muszę po prostu ubrać się w tą samą bluzkę, bo podoba mi się, jak to wygląda na tej niebieskiej ściany. Podoba mi się z tym środkiem, w ogóle tak się cieszyłam, że idealnie sobie dobrałam biżuterię, nie wiem, czy też tak macie, i to mnie tak dzisiaj trochę zdobiło. Teraz aż z nerwów rozbolała mnie głowa, więc chyba się na chwilę położę do łóżka, dodatkowo też zrobiło mi się coś zimno, więc okej, okay. Na szczęście wirus mi przechodzi, ale teraz powiem wam hita. Zaraziła moją mamę, więc choroby w tym domu to chyba się nigdy nie skończą tej zimy. I powiem wam, że jak zawsze słuchałam opowieści znajomych, że wiecie, całą zimę całe domy chorują, to mówię, kurczę, u nas tak się nie zdarza, a w tym roku nas dopadło, więc naprawdę już wiem, jak się czuli zazwyczaj moi znajomi, więc masakra. Dobra, ja teraz idę się położyć, może się trochę ogrzeję, wiecie, poglądam sobie YouTube'a i odpocznę, może mi głowa przyjdzie, bo się zdenerwowałam, nie będę ukrywać, i odezwę się do was później. Coś dzisiaj naprawdę kocham tą kuchnię i najlepiej mi się dzisiaj tutaj nagrywa. Nawet światło, jak zazwyczaj narzekam na światło w kuchni, jest naprawdę dobre. Jest około godziny 21:15 i ja wstałam z łóżka. Muszę wam powiedzieć, że się uspokoiłam. Mam tutaj gorącą herbatę w moim ulubionym kubku, jednym z ulubionych kubków. I to jest herbata grzaniec z winem, winny grzaniec z Biedronki. Stwierdziłam, że muszę po prostu odpuścić, wiecie, nie przejmować się tymi wszystkimi porażkami małymi, bo to przecież nie ma sensu. Jutro też jest dzień, jutro też dam radę nagrać, bez przesady. Dlatego powiem wam, że tak jak poleżałam w łóżku, oczywiście nie dało się leżeć spokojnie, bo kiedy się położyłam, sąsiedzi zaczęli wiercić. Lubimy to, po prostu lubimy, że jest jakiś dzień absolutów, ale okej. Okay. Kto zaczyna wieczorem po godzinie 18? Ja nie wiem, ja się nie pytam, ja chyba nie chcę wiedzieć, ale okej. Okay. I dlatego poleżałam, poglądałam sobie YouTube'a, coś tam posprawdzałam, popisałam i wiecie, ze znajomymi i od razu mi się zrobiło lepiej. Dlatego zrobiłam sobie herbatkę, zaraz obejrzę Kuchenne Rewolucje i trochę też się zrelaksuję. Później będę montować tego vloga i wreszcie będzie jakiś film na kanale, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Wyśpię się, jutro nagram spokojnie film i wszystko będzie ok. Obecnie jest godzina 1 w nocy. Ja skończyłam dla was montować i renderować film i powoli kładę się do łóżka. Chciałam już skończyć, żeby po prostu na noc dawać wrzucanie, bo film jest dość obszerny, dość długi, dlatego stwierdziłam, że po prostu zacznę go wrzucać i pójdę się położyć. Jutro mogę spać dłużej, bo film wy macie na kanale na dzień jutrzejszy, więc mogę sobie na spokojnie wstać, wiecie, i na spokojnie nagrać ten haul, już bez żadnych nerwów, ale koniec o nagrywaniu. Chciałam wam powiedzieć jeszcze tylko na koniec historię mojego chaosu w życiu. Cały czas się mnie pytacie o kalendarze adwentowe, jakie będą, czy będą i tak dalej. Tak, planuję kalendarze adwentowe, część już mam, dzisiaj w ogóle przyszedł jeden, który wam zaraz opowiem. Nie chcę za dużo zdradzać, bo też mam na razie na przykład jeszcze plan kupić kilka stacjonarnie, czyli na przykład jakieś ze słodyczami i chciałabym dostać kalendarz z biżuterią. Jeżeli wiecie, gdzie jest kalendarz z biżuterią, dajcie znać.
bo niestety wyjwani w tym roku nie ma, a w zeszłym roku wiem, że też był w H&M i muszę się dowiedzieć, czy jest, czy go nie ma. I tak to wygląda. Miałam ogromny problem z jednym kalendarzem, dlatego tu Wam zdradzę, jaki będzie jeden. Jednym z kalendarzy będzie kalendarz, jak w zeszłym roku, z Yankee Candle. I z tym była po prostu historia, która ciągnie się od początku października. Bo zamówiłam kalendarz z oficjalnej strony yankeecandle.com, czyli tej ogólnie siedziby chyba w Londynie, jeżeli się nie mylę. I zrobiłam to tak, jak w zeszłym roku. W zeszłym roku kalendarz przyszedł mi bardzo szybko, a w tym roku, wiecie, co, cały czas nie przychodził. A że ja miałam chaos, no to nawet nie zauważyłam, że ten kalendarz nie przyszedł. Jak wiecie, tam dopiero się zorientowałam po 3 tygodniach, że kurka, coś jest chyba nie tak. No ale mówię, dobra, może jeszcze ich nie rozsłaję. No i tak, wiecie, cały czas mówię, dobra, to zobaczymy. Ale oczywiście jak zamawiałam, no to już te fajniejsze kalendarze były wyprzedane i były tylko takie małe z tulejtami. Nie za bardzo mi się to podobało, ale potem stwierdziłam, okej, dobra, niech będzie to mało. No bo co ja zrobię, jak nie ma żadnego innego, tak? No nie wyczaruję przecież. No i to zamówienie wisiało i sprawdzam to, nie wiem co to się. I cały czas była opcja w magazynie. I mówię, kurczę, czemu to nie wysyłają? I wczoraj się wkurzyłam, patrzę na kalendarz, jest 15 i mówię, przecież to nie dojdzie, tak? Nie ma opcji, żeby to doszło. I znalazłam, szukając informacji, jak się skontaktować z Yankee Candle, dlaczego oni w ogóle nie wysyłają tego kalendarza, znalazłam, że jest w ogóle, nie wiem, czy wydaje mi się, że od tego roku, bo w zeszłym roku tego nie widziałam, że jest po prostu polska strona, polskiego dystrybutora, który sprowadza, Yankee Candle Home, jeżeli się nie mylę, dam wam linka w opisie. I po prostu weszłam na tą stronę i spoczyłam, że jest kalendarz, ten duży, który mi się podobał. Dzwonię do tej firmy i się pytam, czy u nich mogę załatwić, wiecie, a na przykład anulację tamtego zamówienia. Oni mówią, że z Londynem nic nie mają wspólnego. Ja się pytam, czy oni mają te kalendarze, tak rzeczywiście, no bo okej, jest na stronie, ale czy oni go mają? Tak mają, że wysyłka jest do 5 dni. Mówię, dobra, przemyślałam i postanowiłam i zamówiłam. Okazało się, że jest ostatni, bo tak mi pani powiedziała przez telefon, że jest ostatni, ten duży. Małych już w ogóle nie było, więc tak jakbym na mnie czekał. I wyobraźcie sobie, że na drugi dzień już był wysłany, więc ja byłam w tak ciężkim szoku. Ja go chyba zamówiłam w wtorek? Tak, dokładnie zamówiłam go w poniedziałek, późnym wieczorem, a oni to otrzymali we wtorek rano, a dzisiaj rano przyszedł do mnie kurier, więc lubimy to. A na Yankee Candle po prostu napisałam i dzisiaj już dostałam właśnie wieczorną odpowiedź, że tak, tam to zamówienie zostanie anulowane i zostanie mi zwrócone pieniądze, więc bardzo się cieszę. Więc jeszcze trochę by nie było kalendarza ze świeczkami, powiem wam, że byłoby lipa. Szczęście mam jeszcze jeden i będzie na pewno jeszcze jeden, więc by nie było takiej tragedii, ale wiecie, fajny jest to otwieranie kalendarzy, kurczę. A ja lubię świeczki, lubię sobie odpalać, kiedy siedzę przy kąpie i większość tamtych mam już spalonych, więc dlaczego by nie. Dobra, ja już kończę, bo nie ma chyba sensu przedłużać więcej tego vloga. Jak widzicie, historie z nowymi kalendarzami mi w tym roku coś idą jak po gruzie, ale okej, dajemy radę, będzie dobrze. Mam nadzieję, że vlog nas naprawdę będzie super. Mam kilka planów, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo oczywiście ja i moje plany zawsze wyjdzie co innego. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego daily vloga. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!